Cześć, witam wszystkich serdecznie z warsztatu. Mam teraz troszkę więcej czasu, nie mam jakichś pilnych zamówień, więc stwierdziłem, że odbuduję troszeczkę moje pudełko z mokrymi muchami. I przy okazji pokażę Wam moją ulubioną muchę na Wisłę, górną Wisłę, na OS-a. To jest mokra mucha, bez której ja się tam nie ruszam. Jest mega prosta. Do jej wykonania potrzebujemy haczyk. Ja używam ze skróconym trzonkiem. Czarna nić, do tego lametka na przewilkę i czarna kura na jeżynkę. Przystępujemy do pracy. Najpierw, jak zwykle, trzeba owinąć cały trzonek nicią i to już będzie nasz tułów. Obcinamy zbędną końcówkę, wiążemy sobie kawałek lamety zielonej. Tą muchę wykonuję z lametą zieloną i czerwoną. Jest, wiążemy. I teraz będziemy sobie formowali nicią tłowik. Taki lekko stożkowy. Też nie chcemy, żeby on był za gruby. To ma być taka raczej delikatna muszka do łowienia na płaniach. Ok, mamy. Teraz owijamy sobie lametę. Oczywiście mało miejsca, ciężko się to robi. Coś takiego. Łapiemy kilkoma zwojami nitki. Obcinamy resztę. Ok. I teraz wybieramy sobie jakieś piórko na jeżynkę. Zaraz tutaj sprawdzę, mam jedno wyrwane, czy będzie ok. Tutaj do tej jeżynki nie ma się jakoś co bardzo przykładać pod względem jej wielkości. Może być trochę za długo. Po prostu fajnie to w wodzie pracuje. I tej jeżynki też nie dajemy za dużo zwojów. A ja sobie nie przygotowałem kleszczy. Ale już są. Mocujemy. Odcinamy. Ok. Teraz łapiemy za koniec kleszczykami do jeżynek, szczypcami i robimy jeżynkę. Takie dwa, góra. Naprawdę trzy zwoje wystarczą. Jeszcze zależy, jakiej jakości mamy pióro. O, fajnie się urwało. Ok. Formujemy główkę. Bierzemy sobie finisher. Robimy węzeł końcowy. Troszeczkę sobie zaczesujemy do tyłu promienie, żeby ich nie przyłapać nicią za bardzo. Ok, jakaś tam drobna kosmetyka. I słuchajcie, to jest ta właśnie moja ulubiona mucha. Wiślana. Mega bajecznie prosta. Ilość materiałów znikoma, bo tylko haczyk, czarna nić,
czarne piórko skóry, no i materiał na przewijkę. Taki materiał na przewijkę możecie sobie wyciąć z jakiejś tam foliki, nie wiem, z ciastka czy coś takiego nawet. To nie musi być jakaś tam oryginalna i tak dalej. No i to by było na tyle. Widzimy się w kolejnym filmiku. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapkę, zostawcie subskrypcję, napiszcie coś pod filmikiem. Dzięki, na razie, cześć.